Projekt zbudowany jest wokół pudeł terapeutycznych, które wykorzystywane są w codziennej pracy dzieci ze spektrum autyzmu. My te pudła wykorzystujemy jako temat warsztatów z dziećmi ze szkół podstawowych. Dzieci tworzą takie terapeutyczne pudełka z wykorzystaniem również nowej technologii. Jest to nie tylko sprawdzian takiej umiejętności projektowej, ale także nauka tego, czym są potrzeby ich rówieśników z niepełnosprawnościami. Do warsztatów zaprosiliśmy rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i Tomka Jaszczura, podopiecznego Fundacji Synapsis. Nazywam się Tomek, chodzę do drugiej klasy gimnazjum, interesuję się techniką, lubię, przeszkadzają mi różne odgłosy z otoczenia, jak ktoś na lekcji szura, czy też za okna różne odgłosy. Najbardziej lubię gotować, pływać i uprawiać sport, bieganie i pływanie. Jeżdżę na rowerze. Chciałbym być w przyszłości ogrodnikiem, zajmować się ogrodem. Kiedyś myślałem, żeby być kucharzem, ale też lubię gotować, także chciałbym też być może ogrodnikiem bardziej. Jestem bardzo kwaśna. Moi bracia to pomidorki z mojej norki. Jestem bardzo pysznym jabłuszkiem. Nie wiem, jak zdobyć przyjaźń. Wiem, ale musiałbym długo nad tym przepracować. Mam jakiegoś niby kolegę, ale chciałbym mieć jakiegoś kolegę, z którym mógłbym się spotykać.